W jakiej tym razem miejscowości jesteśmy i co widzimy w tle? Miejscowość Czeputka, początek drogi budowanej, mojej perełki, mojego planu, o którym mówiłem od samego początku, że moim marzeniem jest doprowadzenie do połączenia tych dwóch odcinków asfaltu i wybudowania tej drogi na odcinku Motwica-Czeputka, która, nie chcę mówić dlaczego, no ale z różnych przyczyn od wielu, wielu lat nie mogła znaleźć swojej realizacji. Udało się, z czego się bardzo cieszę. Jesteśmy w tym momencie na fragmencie, tak, to już jest budowany zresztą. Jest z nami przedstawiciel, wykonawcy, pan prezes Bartnicki, który też powie za chwilę od strony technicznej, jak to wyglądało, jak to zostało wykonane, więc ja już nie będę wchodził w nie swoje kompetencje, nie jestem budowlańcem. To wójta tylko zapytamy, kiedy to się rozpoczęło, jak wyglądało finansowanie, bo to jest ważne. Tutaj jest finansowanie, współfinansowanie, raz, że z powiatem, bo to jest to też droga powiatowa, ale droga wykonywana jest z rządowych funduszy na rozwój dróg. 50% dofinansowania jest z Urzędu Wojewódzkiego, drugie 50% zostało podzielone między gminę a powiat. I kwota? Ponad 5,5 miliona, łącznie koszt budowy tego odcinka. Niecałe 2,5 kilometra drogi. Panie prezesie, jak wyglądały prace tutaj na tej drodze? Czy było jakieś utrudnienia? Czy były to technicznie było to trudne do wykonania? No i ile żeście swojego serca i pomysłu włożyli w realizację tej trasy? Jak ona jest zbudowana? Najciekawszy element. Przetarg został rozstrzygnięty w ubiegłym roku, natomiast do realizacji przystąpiliśmy w okresie zimowym. Rozpoczęliśmy od wycinki drzew, następnie zdjęliśmy humus na całym odcinku i przystąpiliśmy do prac ziemnych. Wiosna była w miarę łagodna dla nas, także mogliśmy tutaj prace ziemne wykonywać. Zrobiliśmy koryto na całym odcinku i usypaliśmy sporą warstwę żwiru do wykonania podbudowy. Ciekawe w tym wszystkim było to, że została zaprojektowana podwójna warstwa stabilizacji, co nie często się spotyka, także dosyć sporo to wymagało od nas takiej od strony technicznej czasu i technologii, ponieważ no, było sporo cementu i w dzisiejszych czasach dostać tak dużą ilość cementu było dosyć kłopotliwe. Natomiast no, staraliśmy się, żeby tutaj sprostać wymaganiom i z wielkimi kłopotami, ale udało się ten cement na budowę zorganizować. Wykonanie stabilizacji trwało prawie 2 tygodnie, dzień w dzień. Pielęgnacja następnie. No i po wykonaniu stabilizacji przystąpiliśmy, oczywiście po odczekaniu odpowiedniej liczby dni, żeby ten cement mógł związać, przystąpiliśmy do układania warstwy kamienia. Czyli podbudowa jest kamienia 031. To zostało też wykonane na całym odcinku. Następnie po wykonaniu podbudowy z kamienia przystąpiliśmy do układania warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej i na całym odcinku jest ta masa ułożona. W tej chwili, tak jak widać, trwają prace przy wykonywaniu poboczy, przy wykonywaniu zjazdów, także wszystkie takie prace ziemne po to, żeby jak najwięcej wykonać przed układaniem warstwy ścieralnej, którą planujemy w niedługim czasie też długimi odcinkami wykonać, tak żeby już zostało do wykonania tylko pobocza z kamienia. Droga ciekawa, bo prowadzi poprzez pola, poprzez łąki, ale również poprzez lasy i jest sporo zakrętasów, nazwijmy to, zakręty. Czy może tutaj parę słów o tym? Tak, jest kilka zakrętów. Projektant tak to ciekawie zaprojektował, że na zakrętach ta droga ma znacznie szersza w stosunku do ciągu.
i są duże spadki poprzeczne, takie no 7% spadek przy szerokości jezdni 8-metrowej, to daje naprawdę takie wrażenie, jakbyśmy byli gdzieś na torze wyścigowym. Także jest to dosyć ciekawe, a przy tym proste, długie odcinki drogi to na pewno będzie sprzyjało do dosyć niebezpiecznej jazdy tutaj miejscowym kierowcom. Już chciałem zapytać o ograniczenia tonażu, skoro wspomniałeś, prezesie, o tym, że ta droga ma rzeczywiście porządną podbudowę, że tych ograniczeń tonażu tutaj prawdopodobnie nie będzie, ale za to mogą się pojawić ograniczenia prędkości. Nie pamiętam dokładnie, jak to przewiduje projekt stałej organizacji. Niemniej jednak na pewno w pobliżu łuków będą ograniczenia prędkości, bo tak jak mówię, są długie odcinki proste, więc jest gdzie rozwinąć dużą prędkość, a teren jest niezabudowany, także to może sprzyjać takiej jeździe, ale wierzę, że miejscowi kierowcy jeżdżą bezpiecznie, zgodnie z przepisami, także ta droga będzie wszystkim służyła i każdy będzie bezpiecznie użytkował ten odcinek drogi.